Witajcie, z tej strony Sepian i dzisiaj pragnę Wam zaprezentować drugi odcinek gry Amnezja, lecz to będzie taki trochę nietypowy odcinek z tego względu, że postanowiłem skorzystać z rady użytkownika Deglas1999 i w tym odcinku będzie bardziej to taki gamingowy vlog. Tutaj w tle będzie lecieć mój wcześniejszy gameplay, który nagrałem jakieś 10 minut temu. I po prostu dorzucę do tego taki mój vlog, który nagrywam teraz. Więc tutaj, żebyście się nie nudzili i nie musieli oglądać tylko mojej twarzy, więc ten gameplay będzie leciał w tle. Tutaj wszystkie notki będziecie niestety musieli tym razem czytać sami, bo ja tutaj będę w pełni zajęty przybliżeniem wam tematu satanizmu. Mam nadzieję, że jakoś ten pomysł się przyjmie i wam się ten filmik jakoś spodoba. Tak więc jeszcze raz ci dziękuję, Deglas1999. I przejdźmy tutaj do wątku głównego. Zacznijmy tutaj sobie, już puszczę filmik. Puszczę sobie tutaj ten gameplay, który nagrałem wcześniej, żeby wiedzieć mniej więcej, co się tutaj dzieje, żeby jakby co komentować. Również to, co się dzieje przed wami na ekranie. Tak więc dobra, zacznijmy sobie. Już puszczam filmik, kontynuujemy zapisaną wcześniej grę. I tutaj co mogę powiedzieć o satanizmie. Więc na początku pragnę zaznaczyć, że satanizm dzieli się na dwa główne nurty. I pierwszy jest to teistyczny, jest to kult chrześcijańskiego diabła. Tacy sataniści wierzą również w magię, odprawiają rytuały oraz uczęszczają raz na jakiś czas albo sami praktykują czarne msze. Jest jeszcze nurt ateistyczny, który nie jest związany z czcią w jakiekolwiek bóstwo. Jest to taki kult władzy, zmysłowości, sił natury, gdzie satanista jedynego Boga, jakiego czci, jest on sam. Współczesny satanizm dzieli się głównie na te dwa nurty, z tego względu, że największą współczesną organizacją satanistyczną to wyznawcy szatana lewajeńskiego. Tak, jest to Anton Szandor Lawej. Był najbardziej poważonym człowiekiem w satanizmie. Myślę, że określenie czarny papież tutaj najbardziej by do niego pasowało. Właśnie on założył tąże organizację oraz stał się najwyższym kapłanem kościoła szatana. Facet żył jakieś 67 lat i zmarł na zapalenie płuc, także jak możecie tutaj się przekonać, nie był on jakiś nieśmiertelny. Wiara szatana oraz czczenie jego nie dała mu jakichś nadprzyrodzonych mocy. Był zwykłym człowiekiem, jak każdy z satanistów. Ale wracając do tematu, bo to nie o nim chciałem rozmawiać. Religia rzymskokatolicka również ma swoich pseudowyznawców, prawda? W satanizmie też ich nie brakuje. Tutaj warto zaznaczyć, że sataniści mają swoje reguły, oni nigdy nie skrzywdziliby kota. A co dopiero mordy i ofiary z ludzi, którzy nigdy mu w jakiś sposób nie uprzykrzyli życia. Jest to urojona forma satanizmu. Nie mówię, że coś takiego nigdy nie miało miejsca, ale chodzi mi o to, że satanizm nie ma z tym nic wspólnego. Tutaj odwołam się do chrześcijaństwa. Z tego względu, że jest to powszechnie akceptowana religia, więc gdy wyznawca Jezusa okaże się seryjnym mordercą, to powiedzcie mi, czy można wtedy winić religię? No, mi się tak szczerze nie wydaje. Chociaż nie wiem, czy to było akurat dobre porównanie, bo jak wiecie, tutaj ofiar tortur, morderstw, które były zapewnione przez inkwizycję, było ich dużo więcej na świecie niż w wypadku naszej współczesnej islamizacji. No ale koncepcję, kochani, łapiecie, prawda? No tak. Tutaj właśnie takim błędnym pojęciem satanizmu są sprzedaże duszy Lucyferowi. Coś takiego nie istnieje w życiu. Nie ma tak łatwo, że po wypowiedzeniu jakiejś inwokacji wpadnie do ciebie prawilny ziomek szatana z kluczykami do twojego nowego samochodu i zapewni ci drogę do stania się drugim Eminemem. Nie, w życiu nie ma tak łatwo, jak już mówiłem. Ludzie sławni zazwyczaj okazują się satanistami z tego względu, że są wolni od przekonań, wolni od wyznań i jakby to powiedzieć, ich drogą życia jest zapierdalanie, tak? Więc robią wszystko, by osiągnąć swój cel, zamiast modlić się do Boga, aby coś załatwił za nich. Oni osiągają wszystko sami. Sataniści są strasznymi narcyzami i egoistami. Bo jak już mówiłem, jedynego Boga, jakiego czczą, są oni sami. Są to osoby, które szczerze nienawidzą swoich wrogów, ale za to potrafią szczerze kochać swoich przyjaciół. Nawet w Biblii szatana było napisane, że ten, kto nie potrafi nienawidzić, nie potrafi również kochać.
A ten, kto kocha wszystkich, nie potrafi szczerze kochać jednej osoby. Prawdą jest, że satanista często bywa samotny, ponieważ zazwyczaj wymaga cokolwiek tylko i wyłącznie od siebie. Oczywiście nie zawsze musi się to przekładać z prawdą. Bywają oczywiście sataniści, którzy nie odcinają się od społeczeństwa i czerpią przyjemność z konwersacji w grupie znajomych. Są i tacy, którzy posługują się magią, aby nimi manipulować do własnych celów. Kwintesencją satanizmu jest to, że robisz wszystko, na co tylko masz ochotę. Nawet jeśli jest to nieakceptowane przez inne religie oraz społeczeństwo. Tak, tutaj jeszcze nieźle plątam. Już za bardzo nie miałem pojęcia, co tutaj zrobić. I tak prawdopodobnie będę się plątał do końca tego odcinka. Tutaj naprawdę, jeśli macie jakiś pomysł odnośnie, co mogę tutaj zrobić w tych lokacjach, to chętnie je przeczytam, bo naprawdę łaziłem wszędzie, odkrywałem wszystkie pomieszczenia, jakie mogłem, a nie mogłem znaleźć wyjścia z tej lokacji. Więc mam nadzieję, że mi jakoś pomożecie. Ewentualnie do następnego odcinka, jeżeli będę wiedział, jak to zrobić, zobaczę u kogoś innego, bądź przeczytam w internecie jakiś mini poradnik odnośnie tej lokacji. Więc tak, co tutaj mówiłem, że robi się wszystko, na co się ma ochotę, nawet jeśli nie jest to akceptowane przez społeczeństwo. Oczywiście przestrzegając te reguły, o których mówiłem, nie krzywdzenia innych, gdy niczemu ci nie zawinili, bądź czemuś, co jest dla ciebie ważne. Dla przykładu, gdy satanista zobaczy przemoc wobec dziecka, zareaguje, gdyż nie rozumie, dlaczego można krzywdzić coś, co jest ładne i przydatne. A propos dzieci, zostały one świetnie przedstawione w Biblii Szatana jako naturalni magowie, co mi się naprawdę bardzo podobało. Od niektórych dorośli mogliby się uczyć. Te małe istoty są uosobieniem ideału. Tak, to jest prawda. Są nie dość, że niesplamione, są niedorzecznymi przekonaniami oraz religią. Wielu wierzy, że tylko na... co ja tu chciałem powiedzieć? Wielu wierzy w to, że tylko na twarzach dzieci można zobaczyć prawdziwy uśmiech. Wybaczcie, muszę coś przełożyć. Dobra. Więc tak jak mówiłem, wielu wierzy, że tylko na twarzach dzieci można ujrzeć najprawdziwszy uśmiech oraz tą chęć życia oraz zainteresowanie życiem. Na pewno pamiętacie taką sytuację, gdy za dzieciaka rodzice kładli nas spać, a my wymykaliśmy się z łóżeczka tylko po to, żeby zobaczyć, co robi starsze rodzeństwo. Ogółem, co się dzieje w domu. Wtedy nie było mowy o jakichkolwiek myślach opuszczenia tego świata. Przekonanie, że po edukacji idziemy do nieciekawej pracy na pełen etat. Satanista jest od tego wyzwolony. On stawia progi tak wysoko, zważając na swoje talenty i mocne strony, czy też rozwój, że nie ma mowy o marnowaniu sobie życia, na przykład na kasie monopolowym. Oto powód, dla którego wśród ludzi sławnych tyle satanistów. Jest to bardziej sposób życia niż religia czy wiara. Opowiem jeszcze parę słów o magii białej i czarnej, rytuałach, orach oraz czarnych mszach. Lecz pragnę zaznaczyć, że jest to element, w który nie do końca wierzę. Co za tym idzie, nie poświęcałem tyle czasu na studiowanie tej wiedzy, aczkolwiek powiem, co wiem. Więc tak. Tak jak już mówiłem wcześniej, satanista nie mógłby w jakikolwiek sposób skrzywdzić zwierzę bądź człowieka. Tak więc w większości przypadkach, gdy wypowiada jakieś zaklęcie bądź odprawia rytuał, jedyną ofiarą, jaką składa, są emocje. Emocje w ostateczności parę kropel swojej krwi. Dlatego też tak się przyjęło, że na czarnym, no głównie czarnym szel są takim zbiorowiskiem, gdzie te wszystkie emocje się kumulują, to cała energia. Oraz tam są wypowiadane te wszystkie inwokacje oraz prośby wobec szatana. I właśnie tutaj zazwyczaj, tak jak to ludzie w miarę dobrze
wydedukowali, są odprawiane orgie grupowe, ale nie zawsze to jest prawda, bo takie orgie grupowe zazwyczaj się organizuje samemu w grupie znajomych, ale nigdy nie jest to właśnie robione na takiej czarnej mszy w kościele szatana. Oni tutaj co najwyżej mogą pokazać nagą kobietę na ołtarzu, która jedynie co kusi wszystkich widzów, aby wzmożyć emocje, jakie są tam wywoływane. Ale tutaj nigdy nie było mowy o jakichś gwałtach czy innych tego typu rzeczach. Tak. Więc co ja tu jeszcze mogę powiedzieć? Wiem tyle, że biała magia jest oznaczona na te słabsze zaklęcia, te akurat dobre, te, które mogą nam coś przynieść bądź innym ludziom, ale nie powodują tyle złego, w przeciwieństwie do czarnej magii. I tutaj większość białych magów obawia się czarnej magii z tego względu, że jest to naprawdę bardzo niebezpieczne, jeśli nie potrafimy kogoś nienawidzić. Dlatego szataniści głównie opierają się na tym, że jeżeli kogoś przeklną, rzucą na kogoś jakieś zaklęcie, klątwę bądź cokolwiek, to oni tak naprawdę muszą się cieszyć z tego, że ta osoba cierpi. Na tym właśnie polega głównie czarna magia, tak. Co ja tu jeszcze chciałem powiedzieć? O białej magii mówiłem, czarna magia. Była jeszcze jeden ważny aspekt, który chciałem poruszyć. I było to... Aha, tak, wiem. Większość inwokacji są zapisywane na skórze owcy. Ale jeżeli nie mamy dostępu do takiego typu rzeczy, to można wykorzystać zwykłą białą kartkę. Tak czy inaczej, tutaj mi się wydaje, że większość satanistów, jako że nie chce krzywdzić swoich zwierząt bądź jakichkolwiek niczemu winnych istot, to ta skóra musi zostać zdobyta tylko w taki sposób, gdy owca została zabita w celu pożywienia. Tutaj nikt nie zabija bez powodu zwierząt, więc sataniści nie są wcale tacy źli, jak ich prezentują. Tutaj, jak mówiłem wcześniej, oni odrzucają wiele wierzeń, na przykład skąd się bierze 8 grzechów głównych w kościele. Oni w to nie wierzą z tego względu, bo mają pewność, że kościół wymyślił 8 grzechów, aby niewierni mieli wyrzuty sumienia. Jako że tutaj oznaczyłem, że ten filmik jest od 18 lat, to mogę tak szczerze i otwarcie powiedzieć, że większość chrześcijan, pomimo tego, co mówi Kościół, tak czy inaczej się onanizuje, i to z wyrzutami sumienia, co jest naprawdę bardzo śmieszne, bo potem to wygląda tak, że osoba idzie się spowiadać, upokarza się przed księdzem, mówiąc o tych wszystkich rzeczach, które odprawiał wczorajszej nocy, i żeby zniwelować tutaj poczucie sumienia, to dają na tacę, i to nie za kwoty, z czego tutaj te 8 grzechów głównych jak najbardziej się sprawdza. No i tak naprawdę mam nadzieję, że tutaj jak jeszcze coś mi wpadnie do głowy, to na pewno wrzucę kiedyś jeszcze jakiś filmik, kiedy moja wiedza troszeczkę będzie bogatsza. Na ten moment tutaj kończę ten odcinek. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że dotrwaliście do końca i jak najbardziej życzę Wam miłego dnia. Tak, kochani, pozdrawiam bardzo serdecznie, ale za to.